Hejka wszystkim z tej strony Martix, a dzisiaj witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Zapraszam Was na odcinek długo wyczekiwany, czyli tutorial na bryloczek Hobby Horse. Tutaj mam akurat takiego białego, ale dzisiaj będziemy robić takiego, tylko że karego, bo to jest taki bardziej Andalus, a my dzisiaj będziemy robić fryza. No więc tak, przedstawię Wam najpierw rzeczy potrzebne. Oczywiście jest to miękki. Miękki jest nam potrzebne do tego wypełnienie. Skórka na oczy i chrapki. No wiadomo, biała farba, żeby zrobić oczy. Ja używam do tego też wykałaczki, bo po prostu łatwiej jest postawić, bo będziemy robić tylko dosłownie taką kropkę. Więc dużo tej farby nie potrzebujecie. Do zabezpieczenia będzie nam potrzebny jeszcze przezroczysty lakier do paznokci, ale go sobie tutaj nie wzięłam. Oczywiście będzie potrzebny nam szablonik oraz taka zawieszka. Może być to nawet zwykły karabinczyk. Ja po prostu używam czegoś takiego. No i oczywiście igła, nitka. To jest wiadomo, bo będziemy tutaj szyć. Taka tasiemka cieniutka. Ta jest akurat z Teddy'ego. Nie wiem, czy nadal można ją kupić, bo no. Coś do odrysowywania naszego konika. Kartonik na uszy. No i włóczka na grzywę oraz kombinerki mi będą potrzebne do zamontowania tego, ale wy nie musicie ich mieć, jak będziecie mieć karabinczyk. Coś do odrysowywania rzeczy oraz nożyczki. I tu są wszystkie potrzebne rzeczy. Dobrze, więc teraz myślę, że zabierzmy się za robienie naszego bryloczka. Dobra, to są rzeczy, które są potrzebne nam do wykonania pierwszej części, czyli odrysowywania naszego szablonu na miękki lub innym materiale. Możecie to też, no nie wiem, zrobić na przykład z polaru, jak macie, czy coś w tym stylu. I teraz oczywiście trzeba to wyciąć. Teraz jak mamy coś takiego, to wystarczy to oprzeć tutaj dookoła, tak żeby tu została przerwa, bo trzeba będzie wypchać nasz bryloczek. Jeśli wasz konik jest już tak oprzyty dookoła, to kolejnym krokiem jest wywrócić go na drugą stronę oraz wypchać. Kiedy konika już wypchamy, to musimy mu teraz zaszyć tutaj ten otwór. Teraz będziemy przyszywać tutaj to, do czego jak będziemy mogli przyczepić później to, na czym nasz bryloczek będzie wisiał. W moim przypadku to jest takie kółeczko z łańcuszkiem. Biorę sobie tą wstążeczkę i teraz będę tutaj szyć o w ten sposób. Przyszywać ją do czubka głowy mojego koniczka. Ta-dam! Tak to wygląda. I za to będziemy mogli zawiesić coś, na czym będzie wisiał nasz konik. Dobra, teraz zrobimy mu grzywkę, bo akurat jest po drodze. Więc ja najpierw rozplatam taką grubszą włóczkę na takie malutkie makaroniki. A później kładę je z powrotem obok siebie.
tego teraz zrobię grzywkę. Biorę to tak za środek mniej więcej. Kładę tutaj. I teraz robię coś takiego. Żeby przyszyć tą grzywkę. I tak kilka razy, żeby dobrze się trzymała. Okej, więc jak już mam ją przyszytą, to wezmę sobie nożyczki i odrobinkę ją przytnę, żeby nie była aż taka długa. Więc tak prezentuje się nasza skończona grzywka. Oczywiście możecie to przyciąć tak jak chcecie, po prostu ja robię fryza, więc ta grzywka jest gęsta i długa. I teraz zajmiemy się grzywą, którą po prostu będziemy robić tak samo, jak robiliśmy grzywkę. Najpierw utnę sobie tutaj dwa takie kawałki, później je rozplączę. No i teraz biorę takiego jednego pana flaczka, zginam go na pół. I biorę tak. I przekładam, żeby mi się tutaj zacisnęło. I teraz będę tak po kolei po prostu przyszywać. I teraz, kiedy już mam skończoną całą grzywę, to też muszę ją przyciąć, żeby była w miarę równa. Oczywiście ja robię fryzę, jak już to powtórzyłam po raz setny chyba, więc wy możecie na przykład robić grzywę taką, albo nawet irokeza. Robiłam irokeza dwa razy na bryloczkach, czy tam nawet trzy, i wyglądały bardzo ładnie. Więc na razie nasz konik prezentuje się tak, a teraz będziemy robić uszka. Żeby zrobić uszka, potrzebujemy jakiegoś kartonika i czegoś do pisania. Więc, no i wystarczy tak naprawdę narysować tutaj tylko takie dwa trójkąty i je później wyciąć. I do nich za pomocą kropelki, której nie wzięłam i oczywiście wam nie powiedziałam, że będzie potrzebna, ale tak, kropelka będzie potrzebna. Będziemy przyklejać właśnie do tych uszek minki. Ja mam ze sobą kropelkę w glucie, ale to może być też taka zwykła, po prostu ta wolniej zasycha. Ale tak naprawdę to bez różnicy, jaką macie. I teraz potrzebujecie tych skrawków materiału. I naszych trójkącików, które nie wiem, gdzie poleciały. O, tu są. No i sprawdzacie. I wycinacie to, co jest wam potrzebne. No i będziecie potrzebować czterech takich kawałków. Dobra, teraz to jest precyzyjna operacja, więc wam tutaj zrobiłam mocne zbliżenie. Okej, na razie to nie wygląda jak ucho. Ale spokojnie, widzowie, nie bójcie się. Ostatecznie to będzie wyglądać jak ucho. Hop. Ta-dam! I mamy nasze ucho. I teraz potrzebujemy naszego konia. I tutaj na to ucho dajemy kropelkę. Wybieramy miejsce nam odpowiadające na ucho i je przyczepiamy. Tadam! Nasz koń ma jedno ucho. Brawo my. Teraz musimy zrobić jeszcze tylko drugie. Tak samo jak pierwsze, więc tego już wam zaoszczędzę. Tadam! Nasz konik ma już dwa uszka. Więc teraz pokażę wam, jak zrobić oczka. No do tego będziemy oczywiście potrzebować skórki. I rysujemy takie trójkąty.
Rysujemy trójkąt, następnie będziemy go wycinać. I tak właśnie wyglądają nasze oczka. Ta-dam! No i teraz je pomalujemy. Więc weźmiemy tutaj farbę. I zrobimy tak. I ta-dam! Oczka skończone. Jest oczko z lewej strony i to z prawej, jeśli patrzymy od tyłu konia. A chrapki to są po prostu jeszcze takie jeszcze mniejsze trójkąty. Dobra, więc tak, ja chrapkę sobie nałożę na palec. Następnie nałożę na nią kropelkę. I przykleję do mojego konika. Na nim ogólnie słabo to widać. Ale teraz powinno być lepiej. I tak samo zrobię też z drugiej strony. Odczekałam jakieś 5 minut, żeby oczko mi wyschło. Pomalowałam je lakierem do paznokci, a później poczekałam, aż lakier wyschnie. I teraz właśnie je przykleimy. Ogólnie wy nie musicie tego malować lakierem. Możecie zostawić taką zwykłą skórkę po prostu z farbą. No i teraz robię dokładnie to samo, co przy chrapkach, czyli nakładam na oczka. Wybieram miejsce i przyklejam. I tak samo zrobię z drugim. Dobra, teraz pokażę wam, jak przymocować właśnie takie kółeczko. Więc mam tutaj takie kółeczko inne i przewlekam je po prostu przez to. I nakładam to na ten łańcuszek, biorę kombinerki i zaciskam. I w taki oto sposób nasz bryloczek jest już skończony. Więc to by było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Jak wy to oglądacie, to bryloczek jest już na moim Vinted. Już jakiś czas temu wystawiony. Bo ja go zaraz wystawiam, jak to nagrywam. Jest sobota, więc wy ten filmik widzicie jakoś we wtorek, środę, mam nadzieję. Więc tutaj też macie jeszcze nazwę na moim Vinted podaną, żebyście mogli wpaść i w razie czego go kupić, jak jeszcze nie został kupiony. Więc się z wami żegnam, pa pa!